Przełom na linii USA, Korea Północna? Przełom na linii Korea Północna USA? Błędnie odczytali wypowiedź. Władze USA błędnie odczytały wypowiedź przywódcy Korei Północnej, Kim Jong-una, na temat ewentualnego dialogu i będą tym bardziej rozczarowane, oświadczyła siostra dyktatora Kim Yo-jong, komentując wypowiedzi amerykańskich urzędników. Słyszałam, że doradca do spraw bezpieczeństwa narodowego USA wspomniał, iż uważa nasze stanowisko w sprawie jego kraju jako interesujący sygnał, napisała Kim w komunikacie opublikowanym przez oficjalną agencję prasową KCNA i przytoczonym przez południowo-koreańską agencję HAP. Wydaje się, że USA mogą zinterpretować tę sytuację tak, aby szukać dla siebie pocieszenia. Oczekiwania, które postanowili w niewłaściwy sposób żywić, zepchną ich w jeszcze większe rozczarowanie, oświadczyła siostra przywódcy. Odrzucone oferty dialogu. Pjongjang odrzucał jak dotąd wszelkie oferty dialogu płynące z Waszyngtonu i nie doszło jeszcze do żadnego publicznego kontaktu pomiędzy władzami reżimu a administracją prezydenta Joe Bidena, który objął ten urząd w styczniu. Kim Jong-un oświadczył na niedawnym plenum Komitetu Centralnego Rządzącej Partii, że Korea Północna powinna być przygotowana zarówno na dialog, jak i na konfrontację z USA. Wzbudziło to nadzieję na wznowienie negocjacji pomiędzy krajami, a doradca Bidena do spraw bezpieczeństwa narodowego Jake Sullivan ocenił wypowiedź Kima jako interesujący sygnał. Gdziekolwiek, kiedykolwiek i bez warunków wstępnych specjalny wysłannik USA do spraw Korei Północnej Sung Kim oświadczył w poniedziałek w Seulu, że jest gotowy na spotkanie z przedstawicielami Pjongjangu, gdziekolwiek, kiedykolwiek i bez warunków wstępnych. Jednocześnie wezwał jednak państwa członkowskie ONZ do przestrzegania sankcji nałożonych na Pjongjang za jego zbrojenia. Amerykański dyplomata oświadczył również, odnosząc się do zapowiedzi Kim Jong-una, że także USA będą przygotowane zarówno na dialog, jak i na konfrontację z Koreą Północną. Mamy nadzieję, że odniesienie przewodniczącego Kima do dialogu oznacza, że wkrótce dostaniemy pozytywną odpowiedź, dodał. Negocjacje w sprawie denuklearyzacji Korei Północnej znajdują się w martwym punkcie od zakończonego fiaskiem szczytu z udziałem Kim Jong-una i poprzedniego prezydenta USA Donalda Trumpa w Hanoi w lutym 2019 roku. Korea Północna oferowała tam częściową denuklearyzację, żądając w zamian zniesienia niemal wszystkich sankcji gospodarczych, na co nie zgodziła się strona amerykańska.